Witajcie, Kuba Midel, Akademia Bogactwa. Dziś filmik, który kiedyś Wam obiecałem, czyli takie mieszkanie nie po gruntownym remoncie za 30-40 tysięcy, tak jak pokazywałem Wam na tablicy, tylko po takim małym liftingu za 8 tysięcy. Także wybaczcie te wszystkie błędy, natomiast było to na tyle mieszkanie ciepłe, zgrabne, fajne, kompaktowe, że wolałem je odświeżyć i wynajmować 200 zł taniej, ale mieć klienta od razu i nie wydawać 30 tysięcy więcej na remont. Jak wygląda dwupokojowe mieszkanie 34 metry, szóste piętro, blok ulica Górna przy Włókniarzy, takiej tranzytowej ulicy Łodzi, mały balkon, salonik, kawałek jadalenki z oknem, kuchnia z oknem. No, ta kuchnia zdecydowanie odbiega od standardu, jaki chciałbym, żeby był we wszystkich mieszkaniach, ale było to mieszkanie chyba numer 11, które kupowałem i raz, że nie chciałem tutaj za dużo już wydawać, bo tych mieszkań było sporo w ciągu jednego roku i na szybko zobaczyłem też przez 3 lata, że i tak za takie mieszkanie dostaję 1000 zł plus opłaty. Gdybym tu wydał dodatkowe 30, dostawałbym załóżmy 1200. Nie wiem, czy te 30 tysięcy wkładu warto by było odbierać sobie 200 zł co miesiąc przez kolejne lata. Łatwo wyliczyć, że ten remont zwracałby się 10 lat, ale chociaż byłoby ładnie. Tak jest prowizorycznie. Nowa kuchenka elektryczna z piekarnikiem, lodówka z zamrażarką, proste szafeczki. Takie szafeczki w marketach budowlanych możecie kupić po 1000-1500 zł. Za robociznę weźmie jakiś fachowiec 5 stówek i macie kuchnię. Prosty panel, jasny dąb, tutaj z komfortu. Najtańsze meble z IKEA. Odmalowane ściany, odmalowany sufit. Niestety niewymienione drzwi, ale to nie przeszkodziło projektowi w sensie finansowym, żeby klient przygotowany na nieco niższy standard sobie tutaj zamieszkał. I jeszcze mały pokój, pokoik. Nie wiem. 1,90 m na 2,40 m, czyli jakieś małe łóżko lub prosty gabinecik, biurko i szafka. Mieszkanie idealne dla studenta, dla młodej pary. Albo nie dla młodej, ale dla pary, która chce sobie rok przemieszkać. I bardzo skromnie zrobiona łazienka, tylko wymiana kafli, lustro, najprostsza szafka, pralka, wszystko co niezbędne. Żaróweczka niestety nie zapaliła się. To jest prowizorka. No, zerknij Piotrze, zerknijcie proszę, drzwi niewymienione. Stara szafa, tylko człowiek od remontu wymienił drzwi. To nie będzie szkoła, której będę chciał Was uczyć, ale założenie może być też takie, że jeżeli w danej chwili nie macie pieniędzy na gruntowny remont, to może warto tylko takie mieszkanie kupić, przeczekać. Ja widzę to po 2-3 latach, że ten remont generalny po prostu muszę zrobić. Chyba że, bo mieszkanie jest wolne od tak naprawdę dzisiaj, ono się w ciągu 2-3 dni wynajmie i klient, mając to 200-300 zł taniej, po prostu zaakceptuje tego typu standard. Matematycznie to się zgodziło, mi się wizerunkowo nie podoba, ale takie jest życie, że musi być produkt na takiego klienta, na innego klienta, a jacy będą Wasi klienci, nie wiadomo. Ale życzę Wam jak najlepszych. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Akademii. Cześć!